WordPress WooCommerce polecam zarówno firmom jednoosobowym, jak i dużym firmom, które chcą wejść w e-handel, w e-biznes. WooCommerce świetnie się sprawdzi, zarówno jeśli sprzedajesz pojedynczy produkt, na przykład wirtualny kurs online, e-book, czy masz kilka produktów, którymi chcesz handlować w internecie, ale także firmom, które mają na przykład w swojej ofercie nawet kilka tysięcy produktów. I tutaj oczywiście bardzo ważne, aby zwrócić uwagę na hostingodawcę, zwłaszcza jeśli masz dużo produktów, czy hosting, że tak powiem, to udźwignie, tak? Więc jest to pierwsza podstawowa decyzja, jaką należy podjąć, wchodząc w WooCommerce. Decydując się na hosting pod Twój przyszły sklep na WordPress WooCommerce, na pewno nie należy sugerować się ceną, bo hosting hostingowi nierówny. Polecam ze swojej strony oczywiście usługi CyberFox, z których korzystam od 2010 roku, więc jest to już 13 lat. Polecam zwłaszcza osobom początkującym. Sam WooCommerce posiada niewielki, że tak powiem, próg wejścia. Każda osoba, która ma podstawową wiedzę z obsługi przeglądarki, jest w stanie sobie dosłownie w kilka dni wyklikać własny sklep na WooCommerce. Jednak jak to ze sprawami technicznymi bywa, wcześniej czy później mogą pojawić się pewne rzeczy, problemy techniczne. I tutaj należy właśnie zwrócić uwagę, wybierając hosting, na obsługę klienta. CyberFox to sobie cenię, to właśnie szybka obsługa klienta zarówno poprzez czat, poprzez korespondencję e-mail, a także telefoniczną. Więc jest to bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza dla osób początkujących, bo początkowe takie małe, wydawałoby się później z perspektywy czasu, problemy na początku są bardzo czasożerne i szybki kontakt potrafi to w kilka minut nawet ogarnąć. Drugą kwestią, już jak mówiłem, sam WooCommerce jest prosty w swojej obsłudze, ale oczywiście, aby dojść do konfiguracji sklepu, dodawania produktów, należy ten sam WordPress sobie zainstalować. I to, co sobie cenię właśnie pod kątem osób początkujących na hostingu w CyberFox, to prostota instalacji. Certyfikat SSL razem z hostingiem, z instalacją WordPressa, czy z tej instalki jesteśmy w stanie zrobić dwoma kliknięciami myszy. Sam zakup hostingu oraz domeny przebiega tak jak w każdym innym sklepie internetowym, na Allegro, czy gdzie mamy szybkie płatności, mamy swój profil klienta, możemy poprzez właśnie zakładkę hosting zainstalować dwoma kliknięciami myszy i to jest to bardzo właśnie ważne, aby... A mam porównanie z kilkunastoma innymi hostingami w Polsce i kolejny raz tutaj dochodzimy do tego clue, czyli do czasu, tak? WooCommerce jest rozwiązaniem darmowym, jedyne czego potrzebujemy to zaangażowania i naszego czasu. I wybierając dobry hosting, wycinamy, że tak powiem, stracone godziny poprzez właśnie taką prostotę, tak? Tak jak mówił Einstein, najważniejsze jest to, aby upraszczać, tak? Więc tutaj mamy uproszczone to wszystko naprawdę do kilku kliknięć i wzięty przypadkowa osoba z ulicy, mająca wiedzę na poziomie tylko obsługi przeglądarki, jest sobie w stanie z tym poradzić. I kolejny taki tutaj plus to oczywiście szybkość wczytywania się strony internetowej. W CyberFox mamy różne pakiety. Są pakiety dedykowane pod WordPressa, dedykowane pod WooCommerce i szybkość wczytywania się strony w pośredni sposób wpływa na jej widoczność w wyszukiwarce Google. A wiadomo, że widoczność w wyszukiwarce Google wpływa na zwiększoną liczbę użytkowników w sklepie, co się przekłada już bezpośrednio na zarobki w Twoim sklepie, bo przecież o to tutaj chodzi. Zakładamy sklep po to, aby zarabiał, tak? A nie tutaj hobbystycznie. Więc wybór hostingu pośrednio wpływa na Twoje pieniądze. Widzu. Tak jak mówiłem wcześniej, jest bardzo niski próg wejścia, jeśli chodzi o własny sklep internetowy na WordPress WooCommerce. Sam WordPress WooCommerce jest bardzo prosty w swojej konfiguracji, w swojej edycji, co też często pokazuję na swoich filmach na YouTubie. Możesz mnie znaleźć wpisując moje imię, nazwisko, czyli Dariusz Pichalski, gdzie krok po kroku w swoich filmach pokazuję, jak wyklikać dosłownie w kilka kliknięć właśnie własny sklep. Niski próg wejścia, tak jak mówiłem, dla osób, które mają podstawową wiedzę z obsługi przeglądarki, jest to jak najbardziej osiągalne, tak? I tak jak mówiłem, należy upraszczać wszystko. Tutaj decydując się na hosting, możemy właśnie w kilka chwil, w kilka minut zainstalować sobie czystego WordPressa i w miarę później kolejne kroki szybko w ciągu kilkunastu godzin postawić sobie sklep. Jeśli jest to sklep, gdzie mamy jeden do kilku produktów, jak najbardziej w kilka dni jest to realne, aby postawić sklep od zera, czyli od zakupu hostingu, poprzez już ustawienie wysyłek, płatności. Także tutaj czasy, kiedy było to skomplikowane i trzeba było polegać na firmach zewnętrznych, na osobach, od których jesteśmy zależni, dawno, dawno minęły. Także nigdy nie było tak prosto, jak jest teraz.
decydując się na zarabianie w internecie poprzez sprzedaż własnych produktów, czy to produktów wirtualnych, czy produktów fizycznych, osoby często początkujące sobie tutaj tak zakładają, że to jest 90% drogi. Założenie sklepu to jest 10%. Też często różni influencerzy na swoich social mediach, różne kanały mamią trochę nas taką wizją, że łatwy zarobek w internecie. Wystarczy iść do internetu, bo tam nie płacimy za czynsz, nie płacimy pracownikom i wszystko się zadzieje samo. Ja bym te proporcje odwrócił, tak? Samo założenie sklepu jest bardzo proste, ale to jest tak naprawdę wycinek, tak? Twojego czasu, twojego zaangażowania, aby ten sklep zaczął na ciebie zarabiać. Oczywiście jest taka odpowiedź, zależy. Zależy, w jakiej niszy działasz, zależy, jaka jest konkurencja, ale generalnie ja bym przyjął odwrotne statystyki, tak? Czyli jeśli wam wydaje się, że założenie sklepu to jest 90% sukcesu, to według mojej opinii 10% to jest dopiero 10%. Cała ta górka, pod którą musicie wejść, aby zacząć realnie zarabiać pieniądze na swoim e-commerce, no to jest aż 90% waszego czasu i zaangażowania. I tutaj od razu równolegle do zakładania sklepu, ja wiem, że na początku są różne sprawy urzędowe, papierowe, ten sklep trzeba wygłaskać tak, żeby to wszystko ładnie hulało, natomiast już od początku, od pierwszego dnia zacząłbym właśnie działać w social mediach głównie, tak? I tutaj bym szedł szeroko, bo też duża część osób sabotuje swoje działania, nie robiąc nic, bo nie wiedzą, na jakie social media się decydować, tak? No jest tego też, trzeba przyznać, ogrom. Jednak teraz, zwłaszcza w co bym poszedł, oczywiście w krótkie formy. W krótkie formy wideo następuje tak zwana tiktokizacja social media, czyli ten krótki format pionowy, który tak świetnie działa na TikToku, przyjął się na innych social mediach. Wszędzie mamy rolki na Instagramie, rolki na Facebooku, shortsy na YouTubie, nawet na Pinterestie mamy, na LinkedInie. Więc ja na przykład nagrany film na TikToka, zawsze sobie go ściągam. Co mnie cieszy właśnie w TikToku, to to, że wszystko mam w swoim kciuku. Cała operacja, że tak powiem, od nagrania po edycję, po ściągnięcie filmu bez znaku wodnego. Jest taka aplikacja SSTIC.io, którą możemy sobie ściągnąć taki film z TikToka bez znaku wodnego i dystrybuować dalej na inne social media. I tak bym zaczął działać, tak? Jeden krótki filmik ogarnia wam tak naprawdę wszystkie social media, tak? Jeśli nie wiecie, o czym nagrywać, to po prostu macie dyskomfort, jeśli chodzi o występowanie przed kamerą. Odwróćcie po prostu obiektyw i pokażcie swój produkt, opowiedzcie o nim, tak? To nie będzie głupie, bo większość osób się wstydzi tego, że to będzie niepoważne, tak? Każdy początkowy twórca wygląda w swoich pierwszych filmach niepoważnie. Każdy zaczyna od pierwszego suba, od pierwszego followersa. Najważniejsze to, aby być już w procesie, nadać sprawczość swoim czynom, już zacząć coś robić od pierwszego filmiku. Też jeśli wydaje ci się, co ja będę robił, o czym ja będę nagrywał kolejne filmy, spokojnie nagraj pierwsze 3 filmy. Pomysły na kolejne 3 przyjdą same i tutaj od tego bym zaczął, czyli social media, krótkie formaty wideo.